W pierwszej części prezentacji powiedziałem Wam troszeczkę o systemie, teraz powiem Wam o tych elementach, czujnikach, elementach wykonawczych, jakie dostałem do testowania i wspomnę też o tych, których do testowania nie dostałem, ale wyczytałem o nich w internecie. Słuchajcie, pierwszym bardzo fajnym, bardzo elegancko wykonanym i bardzo kompaktowym jest tak zwany wall plug. To polskiej nazwy nie znalazłem, ale no generalnie chodzi o sterowanie urządzeniami z gniazdka. Jak widzicie, jest on bardzo kompaktowy w porównaniu z jakimiś takimi standardowymi, które zazwyczaj możemy gdzieś tam w marketach budowlanych kupić, bezprzewodowymi przełącznikami gniazd, które są no toporne, wielkie, zasłaniają, jeżeli są to gniazda wielowtyczkowe, to zasłaniają nam kolejne miejsce, gdzie tą wtyczkę mamy wmontować, tak więc tu jest to zrobione w sposób bardzo kompaktowy, bardzo trwały. No, generalnie same pozytywne tutaj doznania mam, jeśli chodzi o to urządzenie. Słuchajcie, tak jak Wam mówiłem, na urządzeniu jest deklarowane, w jakiej sieci, na jakiej częstotliwości ono sobie funkcjonuje, czyli mamy tutaj informację, że jest US, mamy EU i mamy RU, czyli Rosja, Stany i Europa. Samo urządzenie wyposażone jest w ten LED-owy pierścień, który może nam służyć do kilku różnych rzeczy. Pierwszą rzeczą, tak jak widzicie, w środku jest pokazane, że odpowiedni kolor od razu nam w sposób wizualny sygnalizuje, jakim obciążeniem jest dane gniazdo traktowane, czyli przy pomocy jednego rzutu oka możemy sobie określić, jaką moc pobiera dane urządzenie podłączone do tego gniazda. Oczywiście ten pierścień może mieć też funkcję lampki nocnej, może on się być zupełnie wyłączony, także mamy pełną możliwość konfiguracji, to o czym Wam mówiłem w poprzedniej części tej prezentacji. Jest tutaj dostępny przycisk, ten przycisk służy nam do sparowywania tego urządzenia z systemem Fibaro oraz jeżeli jesteśmy gdzieś z dala od komputera, nie mamy gdzieś pod ręką smartfona, również przyciśnięcie tego przycisku powoduje nam załączenie lub wyłączenie tego gniazda. Gniazdo również można ustawić w ten sposób, że jest ono w trybie always on, czyli zawsze włączone, w momencie kiedy chcemy używać go tylko i wyłącznie do pobierania informacji o aktualnej zużywanej energii, na przykład podłączamy to do lodówki, ale wiadomo, że lodówka nie powinna być nigdy wyłączana, nawet przez przypadek, tak więc można takie gniazdo sobie w ten tryb wprowadzić i w tym momencie ono zawsze będzie włączone, a do systemu będzie raportowało tylko i wyłącznie zużycie prądu. Za pomocą tego prostego urządzenia również możemy raportować różne stany, czyli możemy raportować, na przykład jeżeli nam się lodówka zepsuje i się wyłączy i nie mamy obciążenia, możemy dostać SMS-a, że coś jest nie tak z lodówką, ponieważ ona przestała pobierać nam zasilanie. Możemy dostawać informacje, że jakieś urządzenie zostało załączone, które nie powinno być załączone. Możemy mieć dokładny raport o zużyciu energii na każdym z gniazd. Tak więc w zasadzie nie ma tutaj ograniczeń, jeśli chodzi o wykorzystanie tego. Również samo urządzenie i po włączeniu do gniazda nas informuje, czy jest ono w zasięgu bezpośrednim, czy jest trasowanym, czyli za pośrednictwem jakichś tam innych urządzeń, czyli nie ma bezpośredniej łączności urządzenia z bazą. Również ten LED-owy pierścień nam będzie to sygnalizował. Kolejną opcją jest czujnik zalania, float sensor, jest to czujnik bateryjny, wyposażony jest on w czujnik przechyłu, w prosty sposób możemy go otworzyć, zobaczcie co tu jest w środku, jak widzicie oprócz tego, że on ma wersję bateryjną, to również może być zasilany za pośrednictwem sieci niskonapięciowej 12-woltowej oraz ma dodatkowe styki, które mogą nam do standardowego systemu, na przykład do naszego systemu alarmowego, czy do systemu, który zainstalowała nam firma monitorująca nasze mieszkanie, może nam wysyłać sygnał taki standardowy, analogowy, że coś jest nie tak. Tak jak mówiłem, czujnik przechyłu, wbudowany jest czujnik temperatury, czyli oprócz tego, że będziemy mieli ten czujnik na przykład w kuchni czy w łazience umieszczony,
umieszczony, gdzie będzie na tych teleskopowych nóżkach sobie stał i wyczuwał, czy nie zmieniła się rezystancja, czy nie jest jakaś tutaj woda nam się nie dostaje. On też sam ma wbudowany, widzicie, jest dziurka, system alarmowy. Mamy informację również, w jakich sieciach pracuje. Tak więc no, urządzenie bardzo zgrabne, bardzo niewielkie. Widzicie, na dłoni on się mieści bez najmniejszego problemu. Ma on dużą baterię, co prawda niepopularną. Jak widzicie, jest to jakiś Panasonic CR123, litowa bateria o napięciu 3V. Ma ona nam pracować przez co najmniej 2 lata w tym urządzeniu, ale jak widzicie, jeżeli macie instalację niskonapięciową lub będziecie dopiero projektować sobie budynek, to warto również, jeżeli będziecie w system Fibaro sobie instalowali, pomyśleć o tym, żeby też gdzieś, gdzie będziemy mieli te czujniki porozstawiane, sobie doprowadzić te 12V i pozbawić się potrzeby korzystania z baterii, które, jak patrzyłem na Allegro, do najtańszych niestety nie należą. Oczywiście oprogramować możemy czujnik w dowolny sposób, może on nam czy służyć tylko i wyłącznie do raportowania temperatury, może nam wysyłać SMS-y, zgłoszenia, wyzwalać nam standardowy nasz alarm. O, widzicie, teraz tutaj nam się on zgłasza, założyliśmy obudowę, ja nie wiem, czy go jestem w stanie wyzwolić. Chyba nie bardzo, za pośrednictwem oporności swojego ciała, bo jakoś bardzo spocony nie jestem. Bardzo fajny, bardzo zgrabny, no generalnie innowacyjność, można by powiedzieć, w 100%. Kolejnym czujnikiem jest czujnik dymu. Jak widzicie, jest on tutaj z taką siateczką, przez którą będą się ewentualne, miejmy nadzieję, że nigdy się to nikomu nie przytrafi, ewentualne jakiś tam dym się do niego dostawał. Również, jak widzicie, jest on w wersji zasilany bateryjnie, to będziemy montować na suficie, ale również ma dostępne wyprowadzenia, piny, do których możemy podłączyć zasilanie w zakresie pomiędzy 12 a 24 V oraz mamy wyjście do alarmu, ewentualnie wyjście sabotażowe, które oczywiście możemy też zmienić w prosty sposób, montując rezystory na wyjście parametryczne, takie jeżeli nam nasz alarm potrzebuje takiego wyjścia. Mamy tutaj przycisk do resetowania tego alarmu. On ma dość mocną wbudowaną syrenę. Ona chyba się wyzwoli, jak ja tak ją dłużej przytrzymam. Albo i nie. Widzicie, jest również dioda. W tym momencie ja wyłączyłem urządzenie, bo się zajmuję samymi tymi czujnikami. Także być może on tutaj ma problem, bo nie znajduje całej centrali systemu i dlatego on tutaj nam się nie wzbudził. Też w sumie w prosty sposób możemy to gdzieś tam przywiercić na suficie. Wiadomo, że smoke sensor raczej montujemy gdzieś tam u góry i w ten sposób on będzie nam czuwał nad naszym bezpieczeństwem. To ciekawe, ten smoke sensor ma możliwość ustawienia parametru, na ile czuły on ma być. Czyli jeżeli, nie wiem, jesteśmy nałogowymi palaczami i by to powodowało wyzwolenie tego czujnika, to jak najbardziej możemy sobie tą czułość tego czujnika dodatkowo zmienić. No i tradycyjnie możemy oprogramować to, co już mówiłem. To, co się ma dziać w momencie, kiedy ten czujnik nam wykryje, że coś złego się dzieje. Wbudowany również w ten czujnik mamy system, który nam pokazuje temperaturę. Tradycyjnie również ta dioda będzie nam pokazywała, czy jest połączony w sposób bezpośredni, czy za pośrednictwem innych urządzeń jest rutowany przez jakieś tam repeatery do naszej centrali. Kolejne dwa czujniki, no tak naprawdę to już nie są czujniki, tylko są to elementy wykonawcze. Ja do dyspozycji dostałem taki przełącznik 2x 1,5 kW. Jak widzicie, jest to kompaktowe urządzenie i to urządzenie normalnie montujemy sobie w puszce. Zazwyczaj teraz mamy instalacje takie, no, bez tych puszek przy suficie, tylko cała instalacja jest w ten sposób rozprowadzana, że połączenie na przykład świateł gdzieś tam na suficie następuje właśnie w tej puszce, gdzie mamy przełącznik i bez najmniejszego problemu to instalujemy do środka. Podłączamy tutaj ten przełącznik, który żeśmy mieli do tej pory w naszym systemie, czyli nie musimy tutaj nic ryć, nie musimy tutaj doprowadzać jakichś tam nowych elementów, tylko podłączamy ten przełącznik właśnie w tej naszej puszce i on będzie bez najmniejszego problemu sterowany za pośrednictwem systemu Fibaro, czyli z tableta, z komputera, czy ogólnie z tego systemu Home Center, ale również i z tych standardowych przycisków nie będzie najmniejszego problemu, żeby nim sterować. Nie znalazłem w ofercie, co prawda, takich przełączników na szynę, ale
ale jest również taka wersja, że jest sam przełącznik 1x3 kW, czyli możemy nim sterować jakimiś tam elementami chociażby oświetlenia ogrodowego, jeżeli nie mamy miejsca, żeby podłączyć standardową wtyczkę, a mamy tylko w rozdzielni, to również w rozdzielni takie urządzenie możemy sobie zainstalować i on będzie nam przełączał właśnie oświetlenie zewnętrzne, tudzież będzie nam włączał jakieś zraszacze czy inne elementy, które są do tego niezbędne. Jak widzicie, tutaj również jest ten przycisk, który nam jest niezbędny do tego, żeby zsynchronizować go z systemem. Co ciekawe, tutaj mamy tylko wersję europejską, jest napisana częstotliwość 868 i 4 MHz. Drugi podobny, również montowany w puszce, również montowany pod standardowym przyciskiem do światła jest ściemniacz i ten ściemniacz, również wersja europejska, tradycyjnie, tak jak mówiłem, też możemy wykorzystać przełącznik, nawet taki bistabilny, czyli który jest standardowym do światła, który się przełącza, również będzie działał, będzie mógł sterować i tym ściemniaczem oraz będzie mógł bez najmniejszych problemów sobie załączać i wyłączać to oświetlenie. Także bardzo małe, bardzo kompaktowe, zgrabne urządzenia. Te urządzenia są zasilane z sieci 220, czyli nie musimy mieć żadnych 12 V i one również pełnią rolę właśnie tych repeaterów, tych wzmacniaczy, tych przemienników, które będą ten sygnał, który by ewentualnie bezpośrednio nie miał szansy dotrzeć do centrali, będą wzmacniały i powielały go tak, żeby ten zasięg był odpowiedni w naszym mieszkaniu. Słuchajcie, kolejny, w zasadzie ostatni, który ja miałem do dyspozycji czujnik, jest to czujnik kontaktronowy, który montujemy na oknach, na drzwiach. W momencie, kiedy otwiera nam się okno, czy otwiera nam się drzwi, zostaje przerwany obwód kontaktronu, który się tutaj w środku mieści. Ja Wam otworzę ten element i zobaczcie sobie, również mamy w środku baterię, czyli nie musimy żadnego zasilania doprowadzać do tego. Dodatkowo mamy tutaj wyjścia, które możemy zasilić tradycyjnie z 12 V. Ewentualnie mamy taką możliwość, żeby tutaj w tym elemencie, jak widzicie, tutaj są dziurki porobione, możemy sobie tutaj do środka wstawić taki dość popularny układ Dallas 18B20, który będzie również, oprócz tego, że będziemy mieli raport, czy są drzwi zamknięte i otwarte, to jeszcze dodatkowo będzie on nam raportował temperaturę z tego czujnika. Jest też złącze, do którego możemy jakiś tam dodatkowy przełącznik podłączyć i też tym przełącznikiem sterować takimi funkcjami, jakie sobie zdefiniujemy w naszym systemie. Znowu bardzo zgrabny, bardzo ładny, kompaktowy, on w różnych kolorach występuje. Wiadomo, że stolarkę możemy mieć białą, możemy mieć brązową, w jakimś tam innym kolorze. Także widziałem, że na stronie producenta jest on oferowany w kilku kolorach. Słuchajcie, na stronie również znajdziecie RGBW kontroler, czyli do teraz jakże mocnego oświetlenia LED-owego, wielobarwnego, czyli tak naprawdę sterowane systemem RGBW. Także jest i taki sterownik, to co mówiłem, są interfejsy tylko i wyłącznie jako przełączniki. Co ciekawe, możecie również szukać innych firm, jakichś urządzeń, które będą również współpracowały, bo tak jak Wam mówiłem, najważniejsze, żeby chodziły w tym systemie Z-Wave i żeby były w wersji europejskiej, tak żebyśmy mogli to sobie podłączyć. Wiadomo, że na bieżąco firma cały czas produkuje jakieś nowe elementy i one pewnie się będą pojawiały, także warto zawsze czy wejść sobie na stronę Fibaro Kraków, czy na stronę Fibaro ogólnie, fibaro.com i popatrzeć, co się tam nowego w ofercie pojawiło lub co się pojawi, bo pewnie ten film będzie miał jakieś dłuższe życie niż kilka dni i może się tak zdarzyć, że w momencie, kiedy będziecie go oglądać, już jakieś nowe elementy tego systemu będą dostępne i warto się z nimi zapoznać. Tradycyjnie zapraszam do komentowania, do subskrybowania kanału i do oceniania filmu. Jeżeli macie jakieś doświadczenia z systemami home automation, czyli takiej automatyki domowej, inteligentnych domów, to bardzo zachęcam Was do dzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi użytkownikami.